W Stalowej Woli odbyła się dwudniowa konferencja pod tytułem Gaz w energetyce. Realizacja inwestycji, technologie, finansowanie. Spotkanie zorganizowało wydawnictwo Nowa Energia. A wszystko w związku z powstającym właśnie u nas największym w Polsce blokiem parowo-gazowym. Będzie to pierwsza tego typu inwestycja w Polsce, a więc potrzebni są tutaj wykonawcy, którzy już takie inwestycje realizowali za granicą. Potrzebne są instytucje finansowe, które zabezpieczają finansowanie tego rodzaju inwestycji. No i oczywiście sami przedstawiciele elektrowni są zainteresowani tym, aby tą wiedzę posiąść. To jest poważny projekt trwający 2 lata, na który będą przeznaczone bardzo duże pieniądze i wymaga on szerokiego poznania. W programie konferencji znalazło się 5 paneli tematycznych dotyczących m.in. wpływu wykorzystania gazu ziemnego w sektorze wytwarzania energii elektrycznej, warunki jego wykorzystania w elektroenergetyce krajowej oraz opłacalność bloków parowo-gazowych. W programie konferencji przedstawiamy ogólną sytuację rynku energetycznego, szczególnie pod kątem energetyki gazowej, bo taki jest temat tej konferencji. Jak wiemy, gaz u nas nie jest zbyt popularnym paliwem w energetyce, bo każdy z nas w domu praktycznie kuchenkę gazową ma, czy to ogrzewanie. Natomiast w takiej energetyce zawodowej gaz stanowi tylko 2% mocy zainstalowanej w całym systemie w Polsce, więc jest to znikoma moc. W drugim dniu uczestnicy konferencji m.in. zwiedzili elektrownię Stalowa Wola.